Przeciwam dzisiaj, jest wizualnie, witam Was w grze, która nazywa się Genshin Impact w serii. O tym samym tytule dzisiaj może być troszeczkę disconnect z rzeczywistością, pomimo tego, że ten odcinek powstaje w dniu wrzucenia, czyli na parę godzin przed wrzutą jesteśmy online, jesteśmy online, jesteśmy z nagraniem, ale ja jestem po ciężkim dniu i to pewnie widać, więc zacznijmy od tego, że nawet nie o gęszynie, bo obudziłem się z myślą kurde, jak ja to opowiem na odcinku, myśląc, że to co przed chwilą działo się w mojej głowie, to było to, co się działo naprawdę, a nie że działo się w mojej głowie. Na szczęście jeszcze rozróżniam rzeczy od, od marsennych i wymysłów czy tam chorych rojen głowy mej. Więc miałem koszmar o czasce, jej plemieniu i rzeczach, które w gęszinie niby były zaprezentowane z livestreamem do aktualizacji chyba innymi słowy czaska i jej plemię to miał być horror i mieliśmy przechodzić w klimaty totalnie futurystyczne znaczy się biegali strzelali się alien był Chowaliśmy się po jakimś labiryncie strzelanina była z jednej i z drugiej strony siedzę i takie co ja mam powiedzieć na odcinku What the heck? potem się budzę z takim tłuszcz to był tylko sen, nice! Więc mam koszmary, jeżeli to koszmary można nazwać, bo to to, 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 nie było jakoś wybitnie straszne, tylko bardziej męczące psychicznie. Mam koszmary z Genshinem. Nawet kiedy nie zajmuję się danego dnia w ogóle Genshinem, nie dotykam. Jestem daleko, to, to mój mózg nie odpuszcza, więc. <ścoughs> Potrzebuję przerwy, help. Inktober ludziska, Inktober jest, będzie oczywiście zaraz po spekulacjach i spoilerach, więc zapraszam tam wszystkich zainteresowanych. Swoją drogą, Inktobera jutro nie będzie, ze względu na to, że nagrywam dzisiaj na dzisiaj i jeżeli uda mi się nagrać dzisiaj na jutro, jaki jest plan, ze względu na to, że będę miał powtórkę z wczorajszej rozrywki, to, 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 to nie nazbiera się jeszcze dodatkowych Inktoberów, więc będzie skumulowany Inktober pojutrze. Taki plan. Więc uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przypada, to polecałbym przeminąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem, okej jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z te informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne prawdziwe w momencie wycieku, ale zmieni się do chwili wejścia na serwery live. Więc ludziska tak, bo dzisiaj tego troszeczkę będzie i nie wiem, czy wszystko co mam w scenariuszu zdołam rozbebeszyć, czy nie będę musiał zmieniać. Jest info za beta testerami, za beta-testerami od Hojo, nie za tymi, którzy teraz siedzą na testach i nie za tymi, którzy w tym momencie testują tą Rzecz, więc weźcie pod uwagę, że będę mówił o motywach, które się zmieniły najprawdopodobniej już inaczej. Powinny się były zmienić. Jeżeli się nie zmieniły, to Hoyo ma bardzo duży problem, bo coś jest nie tegez. Bo mówimy tutaj o Xboxie, który ma być tą ich kolejną zabawką, i mówimy konkretnie o Xboxie Series S. Tego nowego Xboxa są dwa modele: jest Series S, który jest tym małym, białym, bez czytnika płyt o troszkę słabszych bebechach, i Series X, który jest tym dużym, czarnym, kwadratowym, chociaż teraz też wyszedł w nowej wersji, z Czytnikiem płyt ta nowa wersja nie ma czytnika płyt, który ma troszkę mocniejsze bebechy i ogólnie ludzie z Series X są bardzo zadowoleni. A Series S jest najpopularniejszą platformą Xboxową teraz, jaka istnieje. 80% nowych sprzedanych Xboxów, ponad 80% to są Series S. I problem z tą konsolą jest taki, że ona jest tak jakby na konsolą nowej generacji, ale najsłabszą konsolą na rynku, że Xbox. Series X jest mocniejszy niż PlayStation 5. Słabszy od PlayStation 5 Pro, ale Pro to dopiero wchodzi na rynek, więc nie traktujemy tego jeszcze sensownie. I Xbox cały czas tym się promował, że są najmocniejszą konsolą na rynku, ale wszystkie gry wychodzące na Xboxa muszą być kompatybilne z Series S, który z kolei jest najsłabszą platformą, jaką na rynku mamy. I jeżeli o BB idzie, znaczy się, to jest jeden z powodów, dla których też PlayStation 5 wygrywa z perspektywy twórców gier, bo robią pod jeden sprzęt, a nie pod dwa sprzęty, w którym jeden ewidentnie odstaje. Nie pamiętam pod, pod jakim względem. Gdzie jest bottleneck czy to procesor czy, czy to karta graficzna coś jest nie tego? i ludzie tworzący gry strasznie narzekają na Series S. Jeżeli chodzi o beta testy tego co było na Xboxie, to podobno na Series S gra ta, działa absurdalnie tragicznie. Na Xboxie Series X działa wszystko jak może nie jest jest, jest lepiej niż na PlayStation 5. Takie informacje dostałem, ale na Series S jest problem z utrzymaniem klatek, więc 30 klatek to można było pomarzyć. Na tym etapie testu, weźcie pod uwagę, że to się zmienia, dlatego też są testy, ale mieli problem z aktualizacji, na aktualizację z utrzymaniem poprawnego działania. To znaczy nie mówię aktualizacji, które sobie testowali content, mówię o aktualizacji buildu, żeby to działało na Xboxie, więc Series X działa jak marzenie tak jak miało działać, wrzucili builda około-pc-towego, dostosowali go do tego, żeby działał na Series X i działa fantastycznie. Series S są, czy były raczej, były, bo nie wiem, czy teraz w tym momencie są, bo to są informacje, które dostałem od ludzi, którzy byli na wcześniejszych, wcześniejszych testach, więc to nie tak, że to jest ten moment, tylko to jest ten moment, nie wiem, na... Oni chyba przestali jakieś... Nad tym robić, więc idziemy w tym kierunku. I Series S działanie było gorsze niż na PlayStation 4, czyli jeżeli gracie na PS4, to gęcznie działa dużo, dużo, dużo lepiej niż działał na tamtych testach. Przypominam na testach, które były, to jeszcze nie wyszło, jeszcze tego nie mamy. Na Series S ze względu na to, że Hojo ma z czymś problem. I z tego co rozumiem, problem jest od strony Hojo, nie od strony samej konsoli. Beta testerzy podkreślali, że ta konkretna jedna rzecz nie funkcjonuje poprawnie, przez to są gigantyczne spadki w klatkarzu i nie działa to tak jak powinno. she update build I nie zmienili tego. I beta testerzy dawali tą samą informację, ten sam wzrost. To wam konkretnie nie działa. Ludzie, którzy siedzieli trochę w programowaniu, mówili, że to konkretnie ta, ta rzecz, ta rzecz, tą rzecz musicie zmienić i wtedy będziemy mogli rozkminić, co nie działa i dlaczego się tak dzieje, ale póki ta rzecz nie jest naprawiona, no to mamy zablokowane funkcje i się no, wiesza. Gier, znaczy wiesza. Żabkuje strasznie, żabkuje strasznie. I build za buildem Hojo jakby nie ogarniało tej jednej rzeczy, tak jakby coś nie z u nich było z ekipą robiącą tą wersję gry. Więc więc tak wam tylko daje znać, że testerzy Xboxowi byli bardzo niezadowoleni, kiedy musieli siedzieć na Xboxie S, bo ich praca była niedoceniana. Dawali odzew, co nie pykło, a potem ich odzew był ignorowany i dalej było widać, że nie pyka. Druga informacja jest taka, że będziemy wracali do ciekawej rzeczy, którą wizu bardzo, bardzo lubi, bo dostaje z tego randomowe informacje, które potem się okazują dość znaczące dla nas, czyli mamy natężone badania konsumentów w Chinach. Wiem, że od ponad tygodnia... Są bardzo natężone badania konsumentów w Chinach dotyczące Genshin'a, dotyczące tego, jak ten rebranding się przyjął albo i się nie przyjął, dlaczego ludzie wydają kasę, dlaczego jest duży rozdźwięk między wailami, a poszczególnymi graczami, którzy są albo delfinkami, małymi złotymi rybkami, tudzież free to play, więc ogólnie Hoyo rozpoczęło bardzo intensywne badania, bo, bo mają jakiś powód ku temu, ja podejrzewam, jaki ten powód jest, ale no... Nie będziemy gdybali, jak będzie więcej informacji, to wam powiem. Coś jest na rzeczy, bo to są chyba najbardziej rozbudowane i kompleksowe badania konsumentów, jakie były do tej pory. Przynajmniej o których ja dostałem informacje z wyprzedzeniem. Weźcie pod uwagę, że nie o wszystkich takich badaniach musiałem dostać. A jakiekolwiek info, że coś się dzieje, dużo tego mogłem przelecieć tak nad głową, że nawet nie zauważyłem. Więc przeskakujemy do informacji. To jest coś, co będę rozbebeszał w całości. Teraz dam radę, chyba dam radę, więc możemy spróbować. Mamy info na temat Mawujki, Pyro Travelera oraz Citleli, więc tak troszeczkę skakać będziemy. To jest info, które już zostało zaktualizowane, więc patrzę tutaj na to, co wrzuca Uncle K. Względem tego, co poszło wcześniej, czyli że Pyro Archonka ma skillset, który mocno jest związany ze spoilerami, więc tutaj skillset jak będzie wyciekał, to hojo będzie klaskało bardzo mocno i bardzo głośno, to Jest główny powód, dla którego nie ma jeszcze lików związanych z Pyro Archonką, dokładnego liku, bo ludzie to mają, tylko nie chcą tego przekazać. Z drugiej strony, Pyro Archon bezpośrednio ma powiązanie, więc też raczej wolą tego nie rzucać, jeżeli dobrze rozumiem. Ale tutaj troszeczkę rzucając, jest powiązany z Quip Swapem i Field Controlem. Ok. Dodatkowe informacje są na temat Cytleli, że ma w swoim Skillsecie moduł odpowiedzialny za pozostawanie małych itemów, obiektów z efektem jakimś konkretnym, kiedy o nas chodzi. Of field, czyli odpala coś, zmieniamy na inną postać. Ona wciąż funkcjonuje coś pozostaje na placu boju. Detale nie są jasne. Tutaj można to porównać zresztą to z tych samych źródeł leci do Chiori, gdzie mieliśmy niby dokładne informacje, że ona ma nożyce i będzie z nożycami te nożyce będą latać, a potem się okazało, że nie nożyce latają a laleczka, a ona nożyce robi z swoich mieczy, które ma. Więc widzicie tutaj wiadomo o co chodzi plus minus, ale potem się okazuje, że bez kontekstu nie jesteśmy w stanie tych danych poprawnie zinterpretować. Więc lecimy teraz za tym, co walnęła ekipa, ta bardziej rozbudowana Uncle K podawana dalej przez League lo tłumaczeniem Jura oj oraz Shefley Chyba, więc przeskakujemy do tego. Jeżeli chodzi o Mawójkę, jej rola i design. wójka ma bardzo rozbudowany template zdolności, ale jest skonstruowana głównie pod fan i eksplorację. I tutaj, tak, jeżeli, jeżeli jakiekolwiek liki wcześniejsze na temat tego, że ona ma mieć wszystkie sposoby trawersu zawarte w tym swoim motorku, latać, biegać, pływać, sunąć po wodzie i tak dalej, tak dalej, to jest połączone. Jeżeli nie, no to jakiś inny fan tutaj będzie, ale jeżeli faktycznie będzie miała wszystkie sposoby trawersu zawarte w sobie, no to by Tłumaczyło to sformułowanie, które mamy. Jeżeli chodzi o skill mechaniki, jedna wersja i kitu, weźcie pod uwagę, że to jest prawdopodobnie ze wcześniejszego wycieku, dlatego piszą o jednej wersji kitu, bo są różne rzeczy testowane i niekoniecznie wszystko wejdzie do rozgrywki, ale dobra. Jedna z wersji i kitu akumuluje Night Soul wartość całej drużyny. Ja to interpretuję w ten sposób, że nie ona Night Soul ma ze wszystkich innych typów, tylko że jeżeli mamy więcej postaci z Night Soulem, to na czerpie z tych rzeczy, które mamy w teamie. Podobnie jak Shilonen z żywiołów, to na tutaj z różnych wersji. Są drużyny. To by miało sens. Zwiększając jej obrażenia, kiedy jednocześnie zarzuca buffy, żeby zwiększyć potencjał do obrażeń main DPS-a w tej drużynie. Ta wersja kitu zawiera w sobie Pyro aplikację off-field, czyli może zarzucać Pyro, nie będąc na placu boju. Bardzo możliwe, że te leaky, które słyszeliśmy wcześniej na temat tego, że Mabójka ma być Pyro main DPS-em na C0, a zyskiwać support opcję w. Na wyższych konstelacjach. To był jeden z kitów, który był testowany. Wcale nie fake, jak wszyscy podejrzewamy, że to fake jest. To może być tak, że oni naprawdę to brali pod uwagę i badają rynek i mają kilka różnych wersji przetestowanych, co oznacza, że potem będziemy dostawali postacie o bardzo skręconych, ale pozostałych kitach innych wersji ma wujki i to wyjdzie jako inne postacie porzucane. To nie, nie zdziwiłbym się. Jeżeli chodzi o Elemental Skill, to zostało to określone jako Pyro or Raidenka. Tutaj dzieli pewne podobieństwa z Raiden Shogun, z tym mechanizmem, który ona ma, ale sam skill jest no zauważalnie inny, nie ma podobieństwa jakby w wykonaniu. To wokół czego będziemy latali to jest Solar Elements and Burning. Podpalenia Solar Elements to są te, solarne motywy słoneczne. Bóg, słońce i tak dalej. Czyli chyba o to chodzi. Jeżeli chodzi o mechaniki buffowania ma pewien rozrzut pomiędzy buffami na atak procentowy, Amplifier reakcji, więc tutaj w zależności chyba od sytuacji albo w drużynie albo od tego jakie jest złożona będzie różnie reagowała albo co jest na placu boju więc różne rzeczy mogą się z buffami podziać i jest to obostowane przez mechanikę Night Soul stąd moja teoria na samym początku że ona akumuluje Night Soul różnych postaci w drużynie więc może buffy są połączone z tym kogo jaki typ postaci z Night Soul Blessing mamy w drużynie co by oznaczało że ona jest postacią pod natlanowe teamy a nie poza natlanowe teamy co ją strasznie ograniczy na przyszłość okrutnie bardzo. Szczególnie jak wejdziesz na znaje i ta mechanika nie będzie używana, no to, to, to wtedy ona zestarzeje się szybciej niż inni arhoni. Moim zdaniem, jeżeli to w ten sposób będzie wykonane. Twoje wrażenia w komentarzu, proszę. Bardziej szczegółowe informacje w tym momencie nie zostaną rzucone. Tak jak mówiliśmy w tym poprzednim fragmencie, jest prawdopodobnie to związane ze spoilerami, więc no jest jak jest. Jeżeli chodzi o rolę w drużynie, to jest off-field pyro aplikatorem, jednocześnie dorzucając się do ogólnych obrażeń, jakie zadaje drużyna, więc prawdopodobnie to, co zostaje na placu boju Oprócz aplikowania Pyro to jeszcze zadaje obrażenia. Pytanie pozostaje, czy może być tylko sub-DPS-em w swojej funkcji, czy również da się przerobić na main dps -a. Jeżeli miałbym strzelać, to zwyczajowo ona będzie sub-DPS-em do plus-minus trzeciej konstelacji, a powyżej trzeciej konstelacji będzie się udało zrobić na main-DPS-a. Jak większość Archonów, których mamy do tej pory, jeżeli nie wszystkich chyba, o, chociaż nie wiem, nie pamiętam, nie analizowałem chyba Venti'ego, no nie analizowałem wszystkich Arachonów pod tym kątem, tylko tak mam zakodowane, więc wygląda to jak bardziej konserwatywny build Arachona względem wcześniejszych dzikich lików, jakie mieliśmy. Jeżeli chodzi o specjalny efekt tego kitu, to mamy w designie zawarty element czegoś, co był w wersji 5.1... Bardzo wizualnie fajne, ale no to jest coś nowego, to nie jest dokładnie to, co pokazali. Jeżeli chodzi o plotki na temat motocyklu, które nie wiem, czy zauważyliście, cały czas mówię z dużym przymrużeniem oka, bo od swoich nie dostałem nigdy nic na temat motocyklu, to tutaj jest tak, nie ma żadnej klaryfikacji względem tego, czy jakikolwiek motocykl jest, istnieje w którejkolwiek z wersji. Jeżeli chodzi o te liki, to nie mamy szczegółów, bo albo nie są w stanie ich przekazać, albo ich faktycznie nie mają. I to jest ta sama odpowiedź, którą dają moi. Ona wygląda jakby była w stroju motocyklowym. Ona pasuje do tych lików, które się pojawiają, ale myśmy żadnego motocykla nigdy nie widzieli, nigdy nie było żadnego motocykla. To nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ona ma gadżet, na który wsiada i jeździ, czy jej ten pyro motocykl się spawni jest ognisty. Coś jak te kamienne żółte rolki od Shilonen. Czy w ogóle żadnego motocyklu nie ma lata na Feniksie, cokolwiek nie byli w stanie powiedzieć. Parę razy o tym mówiłem, ale o tym motocyklu powtarzamy, bo to jest plotka szalejąca wszędzie. Z tym, że nie ma tutaj potwierdzenia i tutaj też ze strony Uncle K tego potwierdzenia nie ma. Dobra ludziska, to jest tyle, co ja w tym momencie dam radę, więc resztą, a jest tego jeszcze troszeczkę, zajmiemy się już jutro. A co do Inktobera? Co do Inktobera? Lecimy, bo mamy listę do nadrobienia z praktycznie dwóch dni, ze względu na to, że mnie nie było, więc nadrabianie, nadrabianiem. Pierwszy jest Xiaomai spóźniony, ale jest. Śnieżka Troszeczkę taki newhatch, troszeczkę taki nie. Ja wiem, to jest to jest ten. Nie, jak to się nazywa, nie Trotter. Jest ten, ten Cusiek z Honkaja z Star Dopiero co to robiłem fabularnie, więc. więc fabularnie, eventowo. Nowardirn, dzień osiemnasty. Baiju. Nie wiem, dlaczego chciałem powiedzieć Baiji. To jest ta postać z Gęsina, tak, ten w zielonych włosach. Mózgu, pracuj, mózgu. Umieranko999, o to ja też poczuwam się, twój nick mi pasuje, Ratio Creature z Aventurinem w bonusie, no może być, może być, Aventurin jest zadowolony z sytuacji, Ratio może niekoniecznie. Dzień 18, Bajżu Nara, jest cudowna. Wentylacja na dzień 19 i Hutao, właśnie, zbliżamy się, wiecie do czego się zbliżamy, jutro prawdopodobnie startujemy z listą. Flop na dzień 15, Jelan jako ta, taka kostka z wówy. A te, te co się jeździ, rozwala się echo, można z niej zdobyć i jest używany do puzelku, żeby układać pseudotetrisa. Podobają mi się te puzelki, są fajne, są fajne. Zacząłem je ostatnio robić. Flup, dzień 18, bajżu, żabka i jego mucha. Za dużo się dzisiaj działbym cokolwiek większego robiła. I prawidłowo, ale mucha zamiast wunża jest cudowna. Foka na dzień 19, huto, rappa sioban oraz mortefi. Sjob... a to była ta moja ulubienica. Mojs! Jestem jak najbardziej na tak. I ten żółty guziczek na samym czubku. Tak! <grym>, <grym>, Mrzezin, bajżu jako wąż, to miała być zielona herbata, ale zapomniałam, że mam pisaki, zrobią jako czarny wywar. Może być, może być. Zielona herbata długo parzona, troszkę wystygła, ona wtedy zmienia kolor na taki mniej zielony. Zgadza się, zgadza się. I zgadza się również Jerzyk na dzień 19, Huta jako grabara. Powinna grabki mieć do tego? main <słuchy> bijzik króliczek. Cudny wyszedł, słodziasty. Enkaj na dzień 19, Mortefi, pan i jas, córka nie, jasz córka, jasz, jasz, cór jasz córka, tak! Nowardyr na dzień dziewiętnasty, i huta, ołóweczki są. A tutaj kolorki od sa, saftel, 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 saftel. Doktor Ratio. Nie będę mówił ile dubli tego zrobiłem, więc przeskakujemy do Shigi. Wracam do Inktobera po chorobie. O nie, mam nadzieję, że już lepiej, dużo lepiej. Zobaczymy czy mi się uda nadrobić, ale na razie wlatuje rapa z dzisiaj jako koci Saurian. Jest cudowny i te kolorki bardzo mi się z rapą kojarzą, to swoją drogą. Rapa się zbyt dużym zainteresowaniem nie cieszy. Streama nie będzie, a to już jest Murijezyn. Hutao jako duch meluzynki. Te gałęzie na głowie to są rogi. W tej historii to Chichi pochowała Hutao. A, że odwrotnie. Bawią się w 完那个。 Fafel, powracam znowu jak bumerang Nie wiem czy zrobić tego arta w kolorze Czy lecieć w szarości Więc jak ktoś by mi doradził to byłbym wdzięczny Mnie nie pytaj I... znaczy, Ja tu kolor widzę akurat więc. Ale mnie nie pytaj Żeby nie było potem na mnie, nie? że więcej roboty Wentylacja, dzień 20, ja miłko jako meluzynka O kurcze jak dawno nikt nie używał sformułowania Ja miłko. pamiętam jak siedzieliśmy Z Kicią na rolowaniu I miłkowaliśmy cały czas O to były czasy Foka, dzień 20, creature shenhe oraz creature ja ja Miko, Miko! Co dopiero wstał? Critcher Loucha oraz Critcher Yang Yang. Ja, ja dopiero wstałem. Ja dopiero wstałem. Fluk na dzień dziewiętnasty przynosi nam Hutao ważkę i zaskakująco dobre. Nie spodziewałem się to spojrzenie w kwiatki. Jerzyk na dzień 20, Shené Hara. Shene -shen nie, nie, ale Shené wymiata. Jeszcze te włoski z przechodzącym niebieskim czadzik. I Jerzyk zamyka nam peleton na dzisiaj z podsumowaniem całego tygodnia jest wszystko, wszystkie prace od początku, to co przeskakiwało jedno za drugim. Noise więc zwyczajowo już dziękuję wszystkim biorącym udział w Inktoberze, poprawiacie mi humor co dnia. A dzisiejsza miejscóweczka została podesłana przez bar360. Pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie jesteś osą. Dziękuję za wysłanie tak cudnych miejsc. Pamiętajcie, że wciąż trwa Deliczek in Web Event i dziś powinien być dzień 20, jeżeli oczywiście odhaczacie co dnia wszystko. A w Honkaju dnia 20 są Stellar Jade, rzecz jasna. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami, żeby sprawdzić, jak długi cooldown pozostał wam na parametrik transformerze. I na z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym Wasze wsparcie jest nieocenione. Diszi Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osumnisi. Arcy wasza magia jest arcypotę jesteście arcyosom, lisi Twitcher nauci, wasza magia jest Twitcher, potężna jesteście Twitch'osą i na Twitchu widzimy się przy najbliższej okazji, która powinna się pojawić na dniach. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane. więc Jeżeli Ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę, jeśli wręcz przeciwnie, to poproszę łapkę w dół. Życzę Wam miłego dnia, dobrego jedzenka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek i niech Boże karęczy wam sprzyja. Miłego, do następnego i hej. We had no time to say goodbye. So let's not call it that. Jest walka ostra, bardzo dynamiczna o i, i, i ją przegrywam, przegrywam tą walkę strasznie.